Witam cię serdecznie. Kolejna lekcja, budowa akordów. No, tutaj sobie powiemy o tym, z czego te akordy są zrobione. Podział akordów, jaki generalnie możemy stworzyć, no znowu już podziały, już kombinacje, prawda? Już, już wariacje. Akordy możemy podzielić w zasadzie na kilka, kilka grup. Powiedzmy sobie o samym akordzie. Akord to generalnie są trzy dźwięki zagrane równocześnie. Równocześnie, bądź też zagrane w różny sposób, w różnej w różne jakby technice. Niekoniecznie, żeby te dźwięki były zagrane równocześnie, chodzi o to, co my tu łapiemy. Ale generalnie zasada jest taka, zagrane równocześnie. Wtedy słyszymy wyraźnie wszystkie te, te trzy dźwięki. Czyli akordy mogą być trzydźwiękowe, czterodźwiękowe, pięciodźwiękowe, sześciodźwiękowe, nawet też są akordy. Owszem, e, tylko trzeba sobie powiedzieć o jednej rzeczy. Jeżeli skala, skala durowa ma siedem dźwięków. C, D, E, F, G, A, B. No i ósmy jest powtórzenie pierwszego C. To w zasadzie tworzenie akordu, który miałby siedem yy, dźwięków. Trochę byłby bez sensu, bo jakby my wsadzamy tam wszystkie dźwięki, które w danej skali są, więc właściwie tak można powiedzieć nie mówiąc o tym, że jeżeli mamy sześć strun, to nie zagramy już więcej. Mamy w zasadzie, możemy zrobić poprzeczkę, ale te zostały nam trzy palce, które możemy wykorzystać do zagrania, więc właściwie akord z największą liczbą dźwięków to byłby akord sześciodźwiękowy. Stąd właściwie się kończy na tych sześciu dźwiękach aczkolwiek i tak niektóre podejścia tych akordów, czy inaczej też nazywane chwyty, albo różnie to tam ludzie nazywają. Funkcje też to jest czasem nazywane funkcja, ale ogólnie mówimy akordy. Sześciodźwiękowe, powiedzmy, rzadko są używane. 3, 4, 5. Powiemy sobie po kolei o, o różnych. Tak więc dobrze, skupimy się najpierw na tych trzy dźwiękowych. Skupimy się głównie na tonacji C, tak żeby, już jakby ten dźwięk C, czyli ta pryma, pierwszy dźwięk, był jakby takim wyznacznikiem, od którego będziemy się odnosić, do którego będziemy się odnosić przy tworzeniu poszczególnych, poszczególnych akordów. Tak więc pierwszy akord to jest akord. C dur, trzydźwiękowy C dur, yy, dźwięki ma C E G. C E G. Yy, kolejny akord, akord durowy z kwartą czystą, czyli C F G, molowy, czyli C S G, zmniejszony, czyli C S G, -S zwiększony C E Gs. Yy, kolejny durowy ze zmniejszoną kwintą, czyli C E Ges. Kolejna grupa to są cztery dźwięki yy, i w tej grupie mamy tak: akord durowy z sekundą wielką, akord durowy z sekstą małą. akord durowy z sekstą wielką akord durowy septymowy akord durowy z septymą wielką akord septymowy zmniejszony akord septymowy półzmniejszony akord septymowy z kwartą zamiast tercji dur septymowy ze zmniejszoną kwintą kolejny dur septymowy ze zwiększoną kwintą, mol z wielką i mol septymowy. Oczywiście możemy jakby tą całą hierarchię troszeczkę pozmieniać, bo nie musimy mieć zawsze tych samych prymatercja, kwinta. Septyma, prawda? Możemy robić swoje własne akordy, o których już wcześniej mówiliśmy, że jakby eksperymentowanie jest bardzo fajne i można świetne efekty zachować. Niemniej jednak, te akordy, o których teraz mówię, to są akordy, które są ogólnie spotykane w utworach. Bardzo często spotkasz się właśnie w różnych utworach muzycznych, właśnie z tymi zapisami, które tutaj pokazujemy. Więc i tak warto to znać, ale warto też udoskonalać się i wyszukiwać. Swoje własne akordy. Dobra, jedziemy dalej. Kolejny akord dur nonowy z septymą wielką. Kolejny akord dur nonowy z sekundą wielką. Kolejny dur septymowy z sekstą. Dur nonowy z noną małą. Czasem zdarza się bez, bez prymy. Dur nonowy ze zmniejszoną kwintą. Dur nonowy ze zwiększoną kwintą. Dur nonowy z septymą wielką. Dur nonowy sekstą zamiast septymy. I mol nonowy. Kolejna grupa to sześciodźwięki. Dur undecymowy czasami bez nony, czyli bez dziewiątego, dziewiątego stopnia. Dur terc decymowy też czasami zamiast bez, bez nony. Za chwileczkę sobie powiemy więcej o akordach. Podzieliłem je specjalnie na akordy jakby z grupy A B C D E F G. Wiadomo, że jeszcze są akordy Ais, że są Cis, Dis i tak dalej. Aczkolwiek większość tych akordów krzyżykowych to już gra się z poprzeczką bara. Więc to sobie też powiemy na osobnej lekcji o poprzeczkach bara i o tych układach akordów. Tak więc już do zobaczenia w następnej lekcji.